łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Gromadzimy się przy ołtarzu Chrystusowym na zakończenie świętego czasu rekolekcyjnego. Dzisiaj, jak już powiedział ksiądz proboszcz, towarzyszą nam relikwie świętego Jana Pawła II, relikwie jego krwi. Krew to jest życie, a więc można powiedzieć, że w świętych obcowaniach, tajemnicy świętych obcowania, święty Jan Paweł II jest z nami. Myślę, że to jest bardzo ważny moment także dla tej Eucharystii podsumowującej, kończącej rekolekcję. Święty Jan Paweł II był tym człowiekiem, który był w ciągłej relacji i z Panem Bogiem, i z drugim człowiekiem. Tej relacji uczył nas przez cały pontyfikat, szczególnie uczył ludzi młodych. Przypominał wciąż, że należy od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali. Tę przeświętą ofiaruję w intencji całej wspólnoty szkolnej, uczniów, grona pedagogicznego. Przede wszystkim, abyście wszyscy byli wierni temu, czego nauczał Jan Paweł II, a więc wierni tajemnicom Krzyża, tajemnicy Ewangelii Bogu. Dobrze się składa, że w czasie rekolekcji były symbole Światowych Dni Młodzieży, tajemnicy Krzyża. Właśnie Jan Paweł II ten krzyż podarował młodym ludziom, mówiąc, żeby zanieśli go aż na krańce świata. Kochani młodzi, nie bójcie się przyjąć tajemnicy Krzyża. Krzyż to nie tylko cierpienie, krzyż to znak miłości i zbawienia. I abyśmy mogli godnie sprawować najświętsze tajemnice, pierwsze prośby Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko.
nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie poradzi ich wiatr upalny ani słońce, bo ich poprowadzi ten, co się lituje nad nimi i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienił na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy Sinitu. Zabrzmijcie wesele niebiosa, raduj się ziemio. Góry, wybuchnijcie radosnym pokrzykiem, albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto słowo Boże. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.
Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto słucha słowa Mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie sam. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Myślę, że trzeba powiedzieć nieco głośniej, bo albo wierzymy, że Chrystus jest pośród nas, albo nie. Więc jeszcze raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I teraz przyznaliście się do swojej wiary. Tego uczył nas święty Jan Paweł II. Świadomie rozpocząłem tymi słowami, bo te słowa były jako pierwsze, które Jan Paweł II wypowiedział 16 października 1978 roku, kiedy został wybrany. Kiedy kardynał Pericle Felici, Włoch, wyszedł na balkon Bazyliki Świętego Piotra i powiedział: Habemus Papa, mamy papieża, którym został Karol kardynał Wojtyły. I właśnie od tych słów Jan Paweł II zaczął, wyszedł na balkon, szokując Włochów i cały świat zachodni, mówiąc: Sia laudato Gesù Cristo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I było podobne milczenie na placu Świętego Piotra, bo Włosi nie wiedzieli, jak odpowiedzieć. Byli nauczeni do sformułowań: dzień dobry. Ale Jan Paweł II zaczął od wyznania Chrystusa. To była pierwsza bardzo ważna lekcja dla świata, do którego potem pielgrzymował i pielgrzymował także wielokrotnie do naszej ojczyzny. Kochani młodzi, drodzy przedstawiciele grona pedagogicznego, na zakończenie rekolekcji warto wskazać właśnie na postać świętego Jana Pawła II jako tego, który był w ciągłej relacji z Panem Bogiem. I ta relacja z Panem Bogiem nie była wymuszana tylko poprzez przykazania kościelne czy przykazania Boże. On był w relacji z Panem Bogiem dlatego, że autentycznie kochał Boga. Opowiadał mi Arturo Mari, fotograf Jana Pawła II, że pewnego dnia, kiedy lecieli helikopterem nad Saharą w Afryce, uczestnicy tej pielgrzymki zwrócili się do Jana Pawła II ze słowem: Ojcze Święty, same nudy, tylko piasek i piasek, nie ma nawet co zobaczyć. A my tak sobie lecimy już 40 minut i na co tu patrzeć? Wtedy Jan Paweł II wyjął różaniec, włożył w dłonie jednego z tych, którzy byli z nim na pokładzie helikoptera i powiedział:
jak się nudzisz, to się módl. To jest jeden tylko przykład. Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy, człowiekiem wielkiego działania. Kochał Boga i dlatego wszystko czynił z tej miłości do Pana Boga. To nie było udawane. Kochani, pamiętam przeświętą 8 września 2000 roku, kiedy poszliśmy do papieża na mszę, do Pałacu Apostolskiego, było nas 4 kapłanów. I na prośbę sekretarza, kardynała Dziwisza, kiedy mieliśmy wejść do kaplicy, prosił, byśmy zachowywali się w miarę cicho, bo Ojciec Święty się modli od 6 rano. I jedyna rzecz mogła go tylko zdenerwować to, że ktoś przerwie modlitwę. Był człowiekiem wielkiej cierpliwości, ale jak ktoś przerywał modlitwę, papież potrafił się zdenerwować. I rzeczywiście, kiedy weszliśmy do kaplicy, by sprawować z Ojcem Świętym mszę świętą, to, co bardzo mocno uderzyło każdego z nas, to ja to nazwałem taką bryłą modlitwy. Człowiek w klęczniku, zanurzony w całkowitej ciszy, patrzący na krzyż i na oblicze Maryi z Jasnej Góry. Bo papież w kaplicy prywatnej miał wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Nic wokół nie interesowało Jana Pawła II. Tylko to zanurzenie na modlitwie. Popatrzmy, że gdyby w tej chwili w kościele jakaś ławka się przewróciła albo krzesełko, ale ktoś by trzasnął drzwiami, zaraz odwracamy wzrok od ołtarza i patrzymy z ciekawością, cóż tam się dzieje, co się wydarzyło. Ojciec Święty w ten sposób nie reagował. Jak był zanurzony na modlitwie, to był to jeden zasadniczy moment jego życia. I powiem szczerze, że jako kapłan, blisko 20 lat kapłaństwa, to mnie mocno uderzyło. Zadałem sobie pytanie, czy ja bym tak potrafił zrobić. Czy ja potrafię tak się zanurzyć w modlitwie, znaleźć to skupienie w sobie wewnętrzne, żeby być w relacji z Panem Bogiem. A potem mszę świętą sprawował powoli, nie spiesząc się, wcale nie przedłużając. Msza trwała 40 minut. Ale to było odprawiane z pełną miłością do Chrystusa. Kochani, to był rok 2000, więc Ojciec Święty był już nieco cierpiący. Drżące ręce, ledwie stał na nogach, prawie codziennie miał gorączkę, temperaturę. Jak powiedział nam jego sekretarz po mszy świętej, tego dnia Ojciec Święty odprawiał z nami mszę świętą, mając blisko 39 stopni temperatury. Ale dla niego najważniejsze było spotkanie z Bogiem. Zaraz rano, od 6 rano w kaplicy, myśmy na mszę przyszli na 7:30. Więc sobie wyobraźcie, 1,5 godziny przygotowania do mszy świętej. I to, co nas zaskoczyło jeszcze, to na klęczniku Jan Paweł II miał zdjęcie jakiejś osoby i na to zdjęcie się wpatrywał. Potem zapytałem księdza Dziwisza, co to jest za zdjęcie. Odpowiedział, że Ojciec Święty każdego dnia dostaje setki, tysiące listów od ludzi z prośbą o modlitwę. I siostra, która odpowiada za jego korespondencję, na prośbę papieża wyjmuje z kopert zdjęcia czy te prośby i kładzie na klęczniku Ojca Świętego. I to konkretne zdjęcie to było zdjęcie przysłane przez małą 7-letnią dziewczynkę, zdjęcie jej mamy, ciężko chorej na raka. I dziewczynka prosiła Ojca Świętego, by modlił się za jej mamę. I papież patrzył na zdjęcie tej chorej kobiety i po prostu się modlił. Kochani, ten przykład także wiele o tym mówi, że człowiek, jak jest w relacji z Panem Bogiem, ma właściwą relację z drugim człowiekiem. Wyczuwa to, że drugi człowiek potrzebuje pomocy. Modlitwa nie musi być nudna. Modlitwa jest po to, żeby być może Panu Bogu polecił jakiś trudny problem, jakąś trudną sprawę, może cierpienie kogoś bliskiego.
Tego właśnie uczył nas Jan Paweł II. Pamiętam, jakim wielkim przeżyciem było dla nas ostatnie z nim spotkanie, bo przez ostatnie pięć lat pontyfikatu myśmy, studiując w Rzymie, byliśmy zapraszani do Ojca Świętego często na różne spotkania. Najczęściej na spotkanie z racji Bożego Narodzenia, spotkanie wigilijne, śpiew kolęd. I właśnie takie jedno spotkanie odbyło się 16 stycznia 2005 roku. A więc, kochani, już na 2 miesiące przed śmiercią Jan Paweł II poprosił nas, księży z Polski, byśmy przyszli, chciał jeszcze z nami się zobaczyć. I to spotkanie było bardzo szokujące już. Nie tylko dlatego, że był człowiekiem chorym, cierpiącym, siedział bez butów, spuchnięte nogi, sine ręce od kroplówek. Ledwie mówił, drżał z temperatury. Ale to, co powiedział do nas na zakończenie spotkania, kiedy myśmy poprosili Ojca Świętego po około 2 godzinach spotkania, żeby pobłogosławił, widzieliśmy, że jest zmęczony, żeby już po prostu spotkanie się skończyło. Ojciec Święty powiedział, dobrze, pobłogosławię nas. Myśmy wtedy dodali, przyjdziemy ponownie na Wielkanoc. Przyjdziemy, żeby złożyć życzenia wielkanocne. I wtedy powiedział do nas takie zdanie, które do nas zupełnie nie dotarło. Powiedział, na Wielkanoc będzie nowy papież. Myśmy wtedy zupełnie tego nie przyjmowali. Mówimy, zażartował sobie. Bo Jan Paweł II bardzo często w czasie tych spotkań żartował z różnych sytuacji. Mówimy, to jest kolejny żart. Ale w kwietniu na Wielkanoc przyszedł Benedykt XVI. I to zdanie ostatnie, potem jeszcze dopełnione takim zdaniem, papież lubił do nas polskich księży mówić po włosku i mówił, coraggio mi bambini avanti, czyli odwagi moje dzieci i do przodu. Bo widział, że byliśmy nieco przygnębieni tą informacją, że na Wielkanoc przyjdzie nowy papież. Uczył nas relacji nie tylko do Boga i do człowieka, ale uczył nas relacji do własnego odejścia z tego świata. Jesteście ludźmi młodymi i myślę, że nikt z was, przychodząc do świątyni dzisiaj, nie pomyślał o tym, że to może być ostatni dzień jego życia. Kto z was pomyślał, że to może być ostatni mój dzień mojego życia? Ręka do góry. Kto pomyślał? Nikt. Bo jesteśmy młodzi, wydaje się nam, że życie jeszcze przed nami. A Jan Paweł II uczył nas tego. Wielokrotnie słyszeliśmy przy różnych okazjach, przy mszach świętych, kiedy mówił, ja już zmierzam do domu Ojca. Taka jedna msza święta była w 2003 na 25-lecie pontyfikatu. Plac świętego Piotra wypełniony po brzegi. Może 500 tysięcy ludzi, może 400, nie są ważne liczby. Ojciec Święty skończył homilię, odłożył kartki, spojrzał na plac i powiedział adesso andiamo verso la casa del Padre. I teraz zmierzamy w kierunku domu Ojca. Jak plac był wypełniony ludźmi, tak ten plac momentalnie ucichł. Wszyscy w zadumieniu, w skupieniu. Co też takiego powiedział? Powiedział o swoim odchodzeniu. Powiedział, że to jest ostatni etap jego życia. Przygotowywał właśnie świat na swoją śmierć, na swoje odejście. Oswajał nas z tajemnicą odchodzenia i cierpienia. To jest także relacja nasza do Pana Boga i do drugiego człowieka. Muszę mieć pełną świadomość tego, że należę do Boga. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii, chociaż Żydzi atakują Pana Jezusa, bo uzdrowił w szabat, Pan Jezus mówi, Ojciec mój działa i ja działam aż do tej chwili. Jesteśmy w rękach Bożych. Bóg działa w naszym życiu. Nawet jeśli czasem Panu Bogu się wyrywamy, albo Mu się sprzeciwiamy, jak to mówi młodzież, podskakujemy Panu Bogu. Cóż tam?
Żyję sobie z dnia na dzień, chwytam dzień, żyję dniem codziennym. Kto by tam myślał o życiu wiecznym, o Panu Bogu, o modlitwie? Pomyślcie, kochani, że gdyby tak na głównych skrzyżowaniach wielkich miast w Polsce postawić taką reklamę, billboard, trochę powiem jak dziennikarz. W tej chwili billboardy mówią o tym, zadbaj o urodę, o dietę, cud, prawda, siły fizyczne się liczą, przebijaj się do przodu, to jest najważniejsze. Pokazuje się młodość, piękno, siłę i moc. A gdyby tak postawić wielki billboard i napisać na tym billboardzie jedno zdanie, jutro umrzesz. Ciekaw jestem, jaka by była reakcja przechodniów. Byłby szok. Uderzenie czymś, co jest wpisane w życie człowieka. Ale my o tym nie myślimy. Nie ma tej tajemnicy. Jakżeż? Jutro umrzesz? Jak ja muszę studia skończyć? Muszę ożenić się? Albo pójść do seminarium? Muszę swoje życie zrealizować? A ktoś mi wypisuje, jutro umrzesz. Tego święty Jan Paweł II też nas uczy, że jesteśmy w rękach Bożych każdego dnia i rekolekcje tego nas muszą nauczyć, że jestem słaby, grzeszny, upadam, nie potrafię się skupić na modlitwie, może czasem nie znajduję właśnie momentu, czasu na modlitwę, tak mi trudno uklęknąć, ale jestem w rękach Bożych. Kiedyś zapytałem młodzież w czasie jednych z rekolekcji, takie pytania dałem do quizu, bardzo prostego. Was nie będę pytał, żeby nie stresować, ale podam przykład. Zadałem pytanie, żeby świadomie rękę podnieśli i powiedzieli, czy oglądasz telewizor więcej niż 3 godziny dziennie. Prawie wszyscy podnieśli, przyznali się, że tak. Czy siedzisz przed komputerem dłużej niż godzinę dziennie? Oczywiście wszyscy. Czy wysyłasz, jak cię na to stać, 10 SMS-ów dziennie z telefonu komórkowego? No pewnie, wszyscy rękę podnieśli. Ale jak już zapytałem, czy modlisz się 5 minut dziennie, już nie było tylu rąk w górę. Zobaczmy. My sobie czas porządkujemy według naszego myślenia. No jakoś to życie przemija i dopiero jak będę mieć 80 lat, to trzeba się dowozić, pomodlić, przygotować na odejście, no bo to mnie czeka. Ale całe życie trudno jest mi znaleźć 5 minut na modlitwę, na pacierz poranny czy wieczorny. Kochani, pomyślcie sobie. Ojcze nas, zdrowaś Mario i chwała Ojcu, to jest 3 minuty. Czy tak trudno jest 3 minuty znaleźć dla Pana Boga? Ale od Pana Boga wszystko chcemy. Panie Boże, pomóż mi, bo mam klasówkę. Panie Boże, pomóż, bo muszę zdać maturę. Panie Boże, pomóż, bo muszę dobrze zdać egzamin wstępny na uczelni. Panie Boże, Panie Boże. A Bóg chce tylko jednego. Daj mi chwilę, żebym mógł się nacieszyć Tobą. I tego nas uczył Jan Paweł II. Był człowiekiem modlitwy. Był człowiekiem modlitwy. Nawet jeśli nie klękał, może nie zamykał się w swoim pokoju, to wszystko, co czynił, było oddawanie chwały Panu Bogu. Ile to razy widziałem, że podchodziła grupa. Często ludzie bardzo męczyli Ojca Świętego. Każdy go chciał dotknąć, każdy chciał mu niemal na kolanach usiąść. 60 osób i każda chciała na kolanach usiąść. I Ojciec Święty wtedy wysuwał różaniec i trzymał w dłoni. Spotykał się z tymi ludźmi, ale ten czas ogarniał modlitwą. Kochani młodzi, życzę Wam, byście dzisiaj przyjmując błogosławieństwo relikwiami Jana Pawła II, rzeczywiście byli jego pokoleniem. W czasie tych rekolekcji mieliście namiastkę papieża w symbolach Światowych Dni Młodzieży. To on te symbole podarował młodym ludziom całego świata. To on powiedział, zanieście ten krzyż do waszych rówieśników. Niech on idzie z wami aż po krańce świata. To Jan Paweł II mówił w Polsce w 1997 roku w Zakopanem, cieszę się, że krzyż powrócił do szkół, do zakładów pracy, do szpitali i niech on tam pozostanie.
Cieszcie się, że był krzyż pośród was, waszej społeczności szkolnej. Bo z tym krzyżem był w pewien sposób obecny Jan Paweł II. Nie tylko w formie wystawy, która jest w szkole. Jest też ikona Matki Bożej, Salus Populi Romani, Zbawienie Ludu Rzymskiego. Też znak od papieża. Zobaczcie, co dał świat, co dał młodym ludziom. Krzyż i Maryja. Nie zostawił innych prezentów. My czasem rozdajemy sobie prezenty. Najczęściej musi być laptop, prawda? Nowy model smartfona, inne prezenty, bo jak takiego nie dostanę, to imieniny nie udane. A papież zostawił dwa prezenty. Krzyż i ikonę Matki Bożej. Jak ten świat będzie przemijał, komputery się będą kończyć, smartfony nie będą potrzebne, kiedy staniemy przed Panem Bogiem. Zostaje tylko ta jedna tajemnica. Tajemnica krzyża. Zbawienie i miłość. Kochani młodzi, życzę wam, tak jak Jan Paweł II. Coraggio mei bambini avanti. Odwagi moje dzieci do przodu. I trzymajcie się krzyża. Nie wstydźcie się go. Nie zasłaniajcie. Nie bójcie. Niech krzyż będzie w waszym życiu, bo od krzyża się nie ucieknie. Nawet jak go zdejmiesz ze ściany, to cierpienie, ból przychodzi w tańcu krzyża. Od krzyża się nie ucieka. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Powstańmy. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. On jest Panem życia i śmierci. On obdarza życiem swoje stworzenia. Do Niego skierujmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby jego nauczanie dotarło do wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za głoszących rekolekcje wielkopostne, aby Bóg wspierał ich, udzielając obficie darów mądrości. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież przeżywającą święty czas rekolekcji. Niech Bóg swoją łaską przemieni ich serca i pociągnie do siebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii, aby stanowili wspólnotę coraz bardziej zjednoczoną z Bogiem i między sobą. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, Ty w śmierci krzyżowej Twojego umiłowanego Syna złożyłeś skarby łaski, którymi chcesz się podzielić z nami. Ufamy, że wysłuchasz nasze modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego. Tobie miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu Wiecznej Chwały,
Ty przez post cielesny uświeżasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez Niego Twój majestat, uwielbiając zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności, prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Amen. Wspominajmy śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i wieść zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa by rósł i wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli w nadzieję zmartwychwstania, o zmarłych z naszych rodzin i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze, Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dzisiaj
nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Oh.
stało się powodem oskarżenia dla Twoich wiernych, skoro dałeś to jako lekarstwo przez Chrystusa Pana naszego. Ponieważ przed chwilą złożono podziękowanie wszystkim celebrantom, który do nas przybył też ze swojej strony. Dziękuję za też tutaj zakończenie tych rekolekcji i odprawioną mszę świętą. Co do mnie, wiadomo, jestem tutaj proboszczem. Specjalnie mi się nie należą podziękowania. Jestem organizatorem też i otwieram drzwi obych właśnie nie w sensie tylko dosłownym, ale tym pełnym. Te drzwi były otwarte dla nas, dla wszystkich, którzy pragną spotkać się z Panem Bogiem. Jeszcze raz dziękuję przede wszystkim księdzu Mariuszowi, też wszystkim, którzy pomagali w organizacji tych rekolekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się w nie zaangażowali. Udzielam błogosławieństwa relikwiami krwi świętego Jana Pawła II. Jeszcze taki przykład, jeden na zakończenie, pokazujący, jaką osobą był Jan Paweł II. Kiedy był w Ameryce Łacińskiej, bodajże była to Brazylia, odwiedzał tak zwane favele, czyli miejsce dla ludzi bardzo biednych, ubogich. Odwiedził te favele i w pewnym momencie na środku w dzielnicy biedy zobaczył mały kościółek z gliny, zawołał księdza, który się opiekował tym miejscem, spojrzał wokół na ludzi bardzo biednych, tak jak powiedziałem, zdjął swój pierścień papieski, dał księdzu i powiedział: masz, sprzedaj ten pierścień, tylko powiedz, że to pierścień od papieża, może ci więcej pieniędzy dadzą. I fakt jest faktem, że ten pierścień został sprzedany. Za ten pierścień dzieci zostały wykarmione przez kilka miesięcy. Taki był Jan Paweł II. Jak zarzucano, kardynałowie nawet mówili: Ojcze Święty, nie wolno, to jest pierścień Piotra. Papież powiedział: właśnie Piotra, mój i mogę go dać. I zdjął ten pierścień. Oczywiście potem ten pierścień został jakby odkupiony ponownie, ale pieniądze jednak zostały w faweli. To jest konkretny przykład. Dlaczego tak był? Bo był człowiekiem zjednoczonym z Bogiem. Dla niego najważniejszy był Bóg i drugi człowiek. Nie inaczej. I kochani, chodzi, życzę wam, tak powiedziałem, przyjmijcie krzyż, nie bójcie się krzyża, nie wyrzucajcie krzyża, bo tego Jan Paweł II chciał. Święty Jan Paweł II chciał, żeby krzyż był i w szkole, i w szpitalu, w miejscu pracy, w domu rodzinnym. O to się módlcie, żebyście zawsze byli wierni tej tajemnicy. A teraz udzielam wam serca błogosławieństwa relikwiami świętego Jana Pawła II. Panie z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.